Jestem żoną i mamą dwójki dzieci i generalnie chcę spełniać cały czas swoje marzenia. Kochałam zawsze tańczyć i nareszcie znalazłam się w takim miejscu, gdzie wiem, że wszystko, co robimy w życiu, ma jakiś sens i do czegoś nas prowadzi. Poczułam, że jestem na właściwym miejscu, tu i teraz. Te zajęcia wypełniają brakujące elementy, które mam w ciele i dzięki temu, że mogę się ruszać i pokazywać swoje emocje, zamykam całokształt swojej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Jednym największym takim wrażeniem, jakie wywarło na mnie ta grupa, jest to, jak przez te kilka miesięcy byliśmy w stanie stworzyć jedność. Pochodzimy z zupełnie różnych środowisk. Jedni mają coś wspólnego z tańcem, inni mieli coś wspólnego z jogą, a inni w ogóle nigdy się nie ruszali. I nagle te ćwiczenia, te zadania, które Bartek nam dyktuje, pozwalają w nas się tak zjednoczyć i tak poczuć energię od siebie nawzajem, że to jest dla mnie nieprawdopodobne. My z Klaudią miałyśmy okazję tańczyć przez ładnych parę lat, ale wydaje mi się, że nigdy nie byłyśmy w stanie tak czerpać z siebie nawzajem, jak tutaj. Że mimo, że nawet niektóre ćwiczenia wymagają od nas solowej pracy, to patrząc na pracę, jaką wykonują inni, gromadzimy takie emocje, takie doświadczenia, których no, wydaje mi się, że nie jesteśmy w stanie powtórzyć i zdobyć gdziekolwiek indziej. Wydaje się, że czasami jakby taka rada, mniej słów, kiedy może się okazać mocniejsze, ale jak potrzebujecie mieć dużo, to zostawcie. I też to nie musi być idealne.
jest to możliwość spotkania z samym sobą. Czyli nie jest to teatr, nie jest to taniec, tylko jest to ruch. I ten ruch jest prawdziwy, jest taki, jak go czujemy. Oczywiście Bartek uczy nas wielu sposobów pracy z tym swoim ciałem, ale możliwość przetwarzania tego ruchu poprzez swoje emocje jest czymś niepowtarzalnym, bardzo cennym i w jakiś sposób terapeutycznym. Jeśli chodzi o połączenie tego z tekstem, nadaje temu wyraz pewnej poezji, pewnej metafory, co dla mnie jest szalenie istotne w życiu, że nie jest to praca odtwórcza, tylko jest ona twórcza, jest oparta na wyobraźni, a jednocześnie nas uziemia, bo ruch to jest połączenie z ziemią. Ten projekt przede wszystkim pozwolił mi na nowo znaleźć taką kontrolę nad własnym ciałem, nad tym, jak panować nad emocjami przede wszystkim, nad różnymi impulsami, które się pojawiają w ciele, które nie do końca są zdefiniowane i jak nadać im wartość i jak spowodować, żeby przenieść je na ruch. I żeby ten ruch faktycznie miał jakiś sens. No i przede wszystkim nauczyło mnie to trochę większej samokontroli i tego, jak panować nad tym, co się dzieje u mnie w środku. I żeby tego za bardzo nie przenosić na zewnątrz w jakiejś negatywnej postaci, tylko tej najbardziej pozytywnej. Proces twórczy, który rozpędzał się z zajęć na kolejne zajęcia, był niezwykle emocjonujący. Odkrywaliśmy siebie poprzez teatr, poprzez ruch w przestrzeni. Staraliśmy się schować w oku to, co dla nas było nieuchwytne. Wypuszczaliśmy to dalej, wypuszczaliśmy to w przestrzeń, używając swoich emocji, a za narzędzie obierając nasze ciała. Tak jak niektóre zajęcia, na przykład yoga, dają taką świadomość ciała, ale na zasadzie 3D. To daje 7D, to wchodzimy trochę głębiej, rozumiemy nasze ciało, także jestem bardzo zadowolona i poszerza to na pewno też świadomość, także na pewno jeśli będzie jeszcze taki projekt, to bardzo chętnie wezmę w nim udział. Dziękuję.